A tymczasem wszyscy po drugiej stronie ekranu będą mogli obejrzeć. Dobrze, włączam. الضار الضار النافع النافع النور النور الهادي الهادي البديع البديع الباقي الباقي الوارث. الغفور الشكور الشكور العليم العليم الكبير الكبير الحفيظ الحفيظ المقيت المقيت الحسيب الحسيب الجليل الجليل. Obejrzeliście film Yumna Al-Arashi, syryjsko-amerykańskiej dokumentalistki, która jeździ po różnych krajach i robi filmy, które pokazują kulturę danego kraju oczami kobiet. I tutaj rzeczywiście mogliście zobaczyć kobiety omańskie w różnych sytuacjach bardzo typowych dla tego kraju.
No i ja też o Omanie oczami kobiet opowiem. I nie będzie to taka prawdziwie podróżnicza opowieść, dlatego że ja pojechałam tam te 11 lat temu, 24 kwietnia będzie rocznica. Jako kobieta właśnie, a nie jako podróżniczka. Miałam syna Ignacego w brzuchu, męża trzymałam za rękę, a w koszyku miałam kota Laurę, który... Zresztą ta kotka, ja ją wam pokażę. To jest być może jedyna w ogóle kotka, która... Polska kotka, która była w Omanie. Zobaczcie, ona tak wygląda i wróciła całkiem żywa i zdrowa z tego Omanu. Zresztą musieliśmy mieć zgodę Ministerstwa Rybołówstwa i Rolnictwa Omanu, żeby kota wieść, bo to było coś kompletnie niezwykłego. Omańczycy, tak jak wielu innych Arabów, niespecjalnie lubią koty, a najbardziej nie lubią psów, bo pies podobno ugryzł proroka Mahometa. No w każdym razie pojechałam tam, mieszkać tam, a nie podróżować po Omanie, urodzić tam syna. Urodził się w Maskacie, co do dzisiaj wzbudza wielką sensację w urzędzie cywilnego. To, co widzicie na pierwszym slajdzie, to Oman napisane po arabsku. Tak wygląda nazwa tego kraju. Jest to kraj, teraz już jest trochę lepiej. Słusznie, Kuba, powiedziałeś, że Polacy zaczynają do Omanu jeździć, ale te 11 lat temu, przyznam wam się szczerze, z ręką na sercu, że jak mój mąż powiedział, a może byśmy pojechali do Omanu na kontrakt, to ja powiedziałam, dokąd? I miałam bardzo mgliste wyobrażenie, gdzie ten kraj jest. No więc dla tych wszystkich, którzy może na pewno nie jesteście takimi ignorantami, jak ja byłam wtedy, bo wiedziałam, że to jest gdzieś na Półwyspie Arabskim, ale gdzie dokładnie to nie, to przypominam tylko, że on jest na samym skrańcu Półwyspu Arabskiego, nad Morzem Arabskim, sąsiaduje z Jemenem, z Emiratami. No i jest takim krajem, o którym właśnie w Polsce bardzo długo nie było nic wiadomo. A nawet te 11 lat temu, jak się wrzuciło w YouTube'a Oman, to wyskakiwał jeden film o żółwiach, Rasalit, i chyba nic konkretnie czego więcej. Niewiele było wtedy jeszcze po angielsku przewodników, po prostu był jakiś taki Oman Offroad chyba, który można było przeczytać. Więc jechałam tam trochę w nieznane. Więc jak powiedziałam wam, pojechałam tam po prostu żyć tam i mieszkać, urodzić syna. A po 10 latach wróciłam jako reporterka i napisałam książkę, która ma tytuł Z miłości do współczuję, opowieści z Omanu. I jest nie tyle może dobrym przewodnikiem po tym kraju, co przewodnikiem po duszach ludzkich, bardziej po duszach i myślach i rozterkach kobiet, chociaż oczywiście i mężczyźni w niej występują. Ale dzisiaj opowiem wam trochę więcej o tym kraju, który jeszcze do niedawna, dosłownie do listopada, był rządzony przez sułtana Saida bin Saida, Kabusa Saida bin Saida, który rządził Omanem przez 49 lat. On był najdłużej panującym władcą, nie tylko w regionie, ale drugim najdłużej panującym władcą na świecie, po Elżbiecie II. No, Elżbieta II, to sami wiecie, ona przeżyje nas wszystkich, prawda? Więc nie ma co z nią rywalizować. Kabus bin Said był o tyle ważnym władcą, no nie tylko dlatego, że rządził przez pół wieku, ale też dlatego, że był takim Kazimierzem Wielkim tego kraju. Mianowicie zastał Oman, żeby drewniane, zastał Oman kompletnie w 1970 roku, jak 18 października wstępował na tron. Zresztą po przewrocie, jak usunął z niego swojego ojca, co jest tak w regionie do tej pory popularną w ogóle strategią przejmowania władzy. Miał wtedy 30 lat i wykształcony był w Angielskiej Akademii Wojskowej. Po prostu wrócił do Omanu po tym, jak w tym kraju znaleziono ropę, a jego ojciec, kompletny paranoik, który spał ze strzelbami pod poduszką i miednicą złota, na wszelką okoliczność, ale kompletnie ten kraju swojego nie rozwijał i nie wykorzystywał tych pieniędzy z ropy do tego, żeby Oman rozwinąć. I w 1970 roku było w Omanie 100 kilometrów bitych dróg, nie że asfaltowych, bitych dróg. Jedna misja amerykańska przeprowadziła szpital i cztery większe szkoły koraniczne. To wam uzmysławia, no ja jeszcze nie żyłam w 70 roku, ale prawie że, jak bardzo mało rozwinięty pod względem infrastruktury to był kraj. Śmiertelność noworodków była dziesięciokrotnie wyższa niż teraz. Średnia oczekiwana długość życia na poziomie 48 lat. Naprawdę był to kraj niezwykle zacofany. Dzisiaj, w 2020 roku, gdybyście wylądowali na lotnisku w Maskacie, stolicy tego kraju, pewnie oniemielibyście, jak bardzo on jest zadbany, jak jest piękny, jak jest uporządkowany, a jednocześnie, że nie jest to drugi Dubaj. Tam nie ma wieżowców, tam nie ma kultury plastik, fantastik, i ścigania się o to, co jest największe i najbogatsze. Jest to ciągle miasto, które jest pięknym, położonym nad morzem portem, gdzie dominuje biała, niska zabudowa. Sułtanowi Kabusowi bardzo chodziło o to, żeby Oman się nie zwesternizował, to znaczy, żeby zachował swoją
kulturę i swoją tożsamość. I nawet jeśli decydował się na przeniesienie pewnych zdobyczy cywilizacyjnych z północnej półkuli, zwłaszcza z bogatego zachodu, no to to było wszystko dostosowane i jest dostosowywane do tego, jak on wygląda. Czyli na przykład jak zbudował operę, to ona jest zbudowana w nowoczesnym, ale arabskim stylu z pięknego białego marmuru. Chociaż był czasem za to krytykowany. On sam był wielkim fanem opery i jego poddani, bo tak należy powiedzieć, bo on był władcą absolutnym, krytykowali go za to, że to jest jakaś właśnie taka zachodnia fanaberia. I muszę wam powiedzieć, że w 2011 roku studenci zorganizowali taki strajk pod tą operą, gdzie protestowali przeciwko takiemu właśnie westernizacji kultury romańskiej. Więc był takim władcą, no, z jednej strony, który bardzo dużo inwestował w rozwój kraju, w szpitale, szkoły, bezpłatną edukację i tak dalej. To jest zresztą kraj, w którym nie ma podatku dochodowego, więc być nie umierać. Mój syn tam się urodził, ale niestety nie ma prawa ziemi, więc jest obywatelem polskim. I szkoda może, ale też był takim niezwykłym władcą, jeśli chodzi o region i o to, jaką tam pełnił funkcję dyplomatyczną wobec innych krajów i jak w białych rękawiczkach potrafił wiele zorganizować. Omańczycy zupełnie serio mówią o nim i mówili o nim słońce Omanu i nigdy w ich rozmowie nikt chyba nawet nie nazwał go po prostu sułtanem. No to jest niegrzecznie byłoby tak powiedzieć, wszyscy zawsze mówili jego wysokość, sułtan Kabus bin Said w normalnej rozmowie przy kawie, a jego, czas jego panowania jeszcze za jego życia nazywano renesansem. Więc Oman jest teraz krajem bogatym, infrastrukturalnie tak rozwiniętym, że moglibyśmy pozazdrościć. Zawsze ktoś mnie pyta, czy nie bałam się rodzić w Omanie, to muszę powiedzieć, że bałam się rodzić w szpitalu bielańskim w Warszawie, drugiego syna w Omanie. To ma nie było komfortowo. A jednocześnie, z drugiej strony, dlatego uważam, że ten kraj jest niezwykle ciekawy. To jest kraj, który no, przeskoczył coś, co nam w Europie zajęło kilka pokoleń czy kilka wieków, 50 lat. To oznacza, że nie wszystkie zmiany tożsamościowe, społeczne, na poziomie pewnych rytuałów i norm, tak szybko się wydarzyły. No bo zdajcie sobie sprawę, że dużo łatwiej jest rozwinąć autostrady z rolki, niż zmienić to, jak ludzie myślą w trakcie jednego pokolenia. Teraz dla Omanu nastąpiła nowa epoka. Na stronie zasiadł sułtan Tariq, który jest synem wuja sułtana Kabusa. Nepotyzm rodzinny trzyma się oczywiście mocno. To przedziwne, bo w kraju, który właśnie jest bardzo nowoczesny i ma właśnie autostrady sześciopasmowe, władza została przekazana w taki sposób, że sułtan Kabus zostawił dwa listy w dwóch miejscach kraju pod dwoma kamieniami albo w jakimś innym miejscu, które w momencie jego śmierci rada rodzinna otworzyła i 10 godzin później już wybrała nowego sułtana. No dobrze, ale kto tam mieszka, jacy to są ludzie, jak ten kraj wygląda oprócz tego, że mają kolejnych władców absolutnych. W Omanie mieszka prawie 4 miliony 650 tysięcy ludzi, z czego zdecydowana większość to Omańczycy różnych rodów, ale ponad milion to pracownicy najemni, ściągani z Bangladeszu, Sri Lanki, Indii i innych biedniejszych krajów Azji Południowo-Wschodniej, którzy de facto zbudowali ten kraj. To znaczy wszystkie te autostrady i wszystkie te nowoczesne budynki, te szpitale i praca w usługach i w handlu, to nie Omańczycy. W związku z czym Omańczycy są tą klasą wyższą i to dosłownie. Oni dopiero od kilkunastu lat, właściwie od, no może trochę więcej, od połowy lat 90. w ogóle chodzą normalnie do pracy. A etos pracy to nie jest coś takiego znowu, co można wykształcić w jednym pokoleniu. I pamiętam, jak mój mąż zarządzał 12-osobowym zespołem, to dwójki pracowników nigdy na oczy nie widział, ponieważ mieli lepsze rzeczy do roboty niż przychodzić. A w Omanie, tak jak w innych krajach Zatoki, obowiązuje omanizacja, czyli taki nakaz tego, żeby zatrudniać jednak lokalnych pracowników, żeby oni mogli nabierać kwalifikacje. I oni są niezwalnialni, bo każda instytucja czy firma ma tak zwany cel omanizacyjny, czyli procent Omańczyków, jaki musi zatrudnić. Więc jeśli w waszej firmie spada ten procent poniżej, na przykład tak jak w firmie mojego męża w Omantelu, poniżej 80%, to zaczyna się kłopot i kary. Więc trzyma się każdego, kto rzekomo pracuje. No właśnie, a z tą pracą to tak nie do końca chętnie, mimo że od lat 80. Omańczycy mogą zdobywać wyższe wykształcenie u siebie w kraju, już nie ma tego problemu, że muszą pojechać do Wielkiej Brytanii, żeby się kształcić, ale znowu klasa wyższa to robi. Tu widzicie zdjęcie z wielkiego meczetu sułtana, oczywiście imienia sułtana Kabusa bin Saida, bo to wiecie, tam co druga rzecz, uniwersytet, szpital, jakieś inne instytucje publiczne są nazwane jego imieniem.
I typowo ubrani Omańczycy, on w białej disdaszy, niezwykle eleganckiej, zawsze to jest takiego grubego płótna, ona jest wykrochmalona, pachnąca, tutaj pewnie widzicie, przy szyi ma taki chwost, który macza w udzie, czyli takim ciężkim olejku, a na głowie ma kumę, czyli czapeczkę, którą się nosi zawsze na głowie. Omańczyk, nie ma Omańczycie nigdy Omańczyka z gołą głową, albo będzie miał kumę, albo będzie miał muszl. Musk, czyli taki rodzaj turbana, widzieliście na poprzednich zdjęciach sułtanów. Zresztą sułtan nigdy publicznie by się w kumie nie pokazał. Kuma to jest taka jakby nasza czapeczka baseballowa. I zresztą bardzo długo trwały dyskusje na przykład w tym omantelu, o którym wam mówiłam, czy pracownicy powinni do pracy przychodzić w kumach, czy w musrach, i ustalono, że w musrach, bo właśnie kuma jest czymś nieeleganckim. A kobiety chodzą w czarnych abajach, tak jak te dziewczyny na zdjęciu. Chociaż jest to moda, która przyszła z Iranu pod koniec lat 80., nie jest to tradycyjny strój omański. Tradycyjny strój omański jest bliżej tego, co ta pani z oazy Nakhal ma na sobie, czyli taka kolorowa tunika, dopasowana do tego chusta. Ona ma obcięte nogi, ale na udach, na nogach ma takie zwężające się pumpy i zdobne buty. Dzieci, jak widzicie, ubierają się, ten chłopak jest wielkim fanem Lewandowskiego, jak się okazało, ubierają się do pewnego wieku bardzo po europejsku. No ale jak dziewczynka wchodzi w okres pokwitania, to musi zasłonić głowę, a chłopcy często już od 10 czy 12 roku życia zaczynają nosić dżdasze. No i właśnie widzicie tu dwie siostry. Jedna jeszcze młodziutka, 8-letnia, ubrana z jakąś postacią z mangi czy z Disneya, a jej siostra już prawdopodobnie skończyła lat 12 i musiała zakryć głowę. Na rękach tej małej widzicie też hennę, wiele omanek cały czas maluje dłonie henną. Teraz krzykiem mody jest biała henna i tatuaże z koziego mleka. Kłus jest zresztą w Omanie bardzo dużo. No i zobaczcie tutaj kilkoro kobiet i kilkoro dzieci. Niektóre z tych dzieci i jedna z nich w czerwonej chuście mają ciemną skórę. Dlaczego? Ciemniejszą. No, część Omańczyków pochodzi z Zanzibaru. Zanzibar był kiedyś kolonią omańską. Teraz, no już nie jest od wielu lat, ale tych Omani z Zanzibari jest wciąż dużo. Oman jest zresztą dosyć rasistowskim krajem, to znaczy no, uważa się, że ci z Zanzibaru to są jednak niejako gorsi i w związku z czym małżeństwa Omanki czy Omańczyka z kimś, kto jest właśnie z Zanzibari, nie są specjalnie mile widziane. Tutaj, jak powiedziałam wcześniej, kobiety chodzą w czarnych dżdaszach, ale to jest taka moda wielkomiejska. Natomiast w części kraju beduinki noszą tak zwane batule, czyli takie konstrukcje na twarz, one w większości, ta jest bardzo dosyć nietypowa, bo nie zasłania nosa, raczej się spotyka takie batule. To jest pani, która przyszła na targ. Targi, zresztą bazary, są nadal w Omanie czymś, gdzie jakby trwa życie, mimo tego, że są nowoczesne, klimatyzowane centra handlowe, to jednak po pewne rzeczy, między innymi po kacidło, warto iść na targ. I to jest akurat Suf, czyli targ w Maskacie, w samym w dzielnicy Matra, w porcie. I to jest panu, którego ja najczęściej kupowałam kadzidło. I to jest, kadzidłowiec zresztą rośnie oryginalnie w Omanie. To jest jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie rośnie. I w każdym szanującym się domu omańskim taki właśnie gliniany albo jakiś bardziej ozdobny trzeba mieć. I w związku z tym bardzo często dżdasza, którą mężczyźni nawet kilka razy dziennie zmieniają, jest okadzona tym zapachem. A tutaj beduinki na targu Kus w Nizwie. Nizwa to jest pierwsza stolica Omanu w ogóle, stare miasto z fortem. Jak widzicie, to jest piątek rano, bardzo wcześnie, tam się odbywają targi Kus, targi bydła i targ broni. To nie jest żadna turystyczna atrakcja, to jest zupełnie normalny targ, gdzie paraduje się z kozami po okręgu i kto krzyknie głośniej, kto da więcej pieniędzy, ten może kozę kupić. Kus jest w Omanie, bo jest to kraj pustynny, bardzo dużo i nie widzicie tam, jak moja znajoma przyjechała do Polski, zobaczyła na trawie krowy, to nie mogła się opanować i robiła im wszystkim po kolei zdjęcia, bo dla nich to jest taka egzotyka. Tam nie ma specjalnie pól uprawnych oprócz oaz, a nie ma na pewno traw czy pastwisk, gdzie jakieś inne zwierzęta. A koza wyżywi się wszystkim, na ciernistym drzewem czy krzewem gaw, w związku z czym kozy są w cenie. Jeden z rozdziałów mojej książki opowiada historię beduinki, która po śmierci męża sama przyjeżdża do Nizły z synem i handluje kozami. To bardzo nietypowe, kobiety zobaczą się handlą, szczególnie w tych tradycyjnych społecznościach, no na pewno nie mogą mieszkać same.
nie mogą mieszkać same bez mężczyzny, nawet jeśli zajmują pracę, zajmują eksponowane stanowisko. Więc mam przyjaciółki, które nie wiem, są szefowymi PR-u w ogromnym korporacji, jeżdżą takim samochodem, że moje mieszkanie nie jest tyle warte, ale jednak na 22 wraca do targu, bo nie mają męża. No właśnie, to też zdjęcie z tego targu. Widzicie, chłopczyk ten jeszcze maleńki, ale już ubrany tradycyjnie, akurat to nie koza, chyba jest tylko cielak, ale kupują i sprzedają. Tak to się odbywa, biega się po takim ringu, krzycząc, zachwalając kozy, a potencjalni kupcy stoją i rzucają ceny. Koza kosztuje około 50 riali, czyli jakieś 500 zł. I właśnie teraz dokonują tutaj panowie targu. Widzicie, jacy są oni w większości przepięknie podgoleni, wygoleni, zadbani. Mamanki, które czasami przyjeżdżają do Polski, nie mogą się nadziwić, jak ci nasi mężczyźni są nieeleganccy i mówią, no ale chyba oni nie chodzą codziennie do barbera Polacy, co? Mówię, no nie wszyscy, no niektórzy chodzą, prawda, jakby, ale i co, przebierają się kilka razy dziennie? Ja mówię, no nie, no staram się, żeby nie jeździły wtedy tramwajem w Warszawie w upalny dzień, bo przekonałoby się, że higiena też związana z ich kulturą i religią, prawda, wymagającą ablucji w Polsce nie stoi na takim wysokim poziomie. To, co zresztą Omanki najbardziej oburza, to, że europejscy mężczyźni noszą krótkie spodenki. Uważają to za dziecinne, infantylne i kompletnie nieseksy. W związku z czym, jakbyście się panowie kiedyś wybierali do Omanu, no to jednak proszę długie spodnie, bo inaczej nie będziecie poważnie traktowani. Inna rzecz, zobaczcie też, jak przystojni są Omańczycy. Ten przystojny super chłopak, który właśnie swoim ojcem tutaj i swoim dziadkiem, to jest jego dziadek ten obok, handlują kozami, on w ciemnej liżdaszy i pięknym mustrze, który ma zapleciony na kumie, żeby lepszy nadać kształt. No ale nawet gdybyście ewentualnie chcieli Omankę poderwać, panowie albo panie Omańczyka, to śluby mieszane są bardzo trudne. Właściwie prawie że niemożliwe. Temu chłopcu, zobaczcie, tutaj szczą się oczy na widok tego, co się z tą kodą stanie, bo one będą przed świętem id zabijane w taki rytualny sposób. No, ostatnimi laty już starają się nie zabijać na parkingach czy przed domem, tylko są takie rytualne rzeźnie, gdzie można popełnić. No ale jak mówię, te romanse nie są takie strasznie popularne z cudzoziemcami czy cudzoziemkami, też dlatego, że wymaga to zgody odpowiedniego ministerstwa i takiej komisji do spraw obyczajowości. I to się potrafi ciągnąć latami. W związku z czym Omańczycy wolą się żenić z Omankami, a Omanki z Omańczykami, też dlatego, że majątek i obywatelstwo dziedziczy się w linii męskiej. Czyli gdyby Omanka wyszła za Polaka, to musiałaby się wyrzec swojej rodziny i swojego obywatelstwa, a to jest dla niej nie do pomyślenia. No i plus jeszcze te krótkie spodenki. Tutaj zobaczcie, panowie handlują bronią. To jest w ogóle w żaden sposób, to jest też w Nizuje, po tym targu PUS. W żaden sposób to nie jest jakoś tam restrykcyjnie ograniczone. Robią sobie zdjęcie komórką, przesyłają, czy cena jest dobra. A teraz za chwilę wsiądą do swoich Land Roverów, Pathfinderów i innych wypasionych samochodów. A to ich ojcowie, którzy z kolei handlują kandzierami, to są takie inkrustowane sztylety. I taki sztylet, gdybyście się jednak zdecydowali na ten romans i gdybyście jednak przeszli tą komisję obyczajowości i gdybyście mieli pojąć Omankę za żonę, to oczywiście musieliby się zgodzić na kastrację, ale na szczęście nie, czy tak, na obrzezanie, ale wtedy państwo, które zapewnia wam, bo jest odpowiednia jakby taka usługa ze strony państwa, bezpłatna, ale wtedy na wynagrodę dostajecie taki właśnie kandzior, więc myślę, że to bardzo, bardzo kuszące. No właśnie, a ten starszy pan, który właśnie handluje kandziorami na targu w Nizuje, ma trzy żony, co omanie wielożeństwo jest nadal popularne, chociaż coraz mniej, wcale nie dlatego, że oni tak bardzo jakoś, nie wiem, przyjęli nasze wzorce zachowań, tylko dlatego, że żony stały się drogie. W Omanie obowiązuje zasada odwróconego posagu, tak zwanego mahru, czyli to polega na tym, że to pan młody wnosi pieniądze, płaci właściwie za żonę ustaloną przez obie rodziny stawkę. Stawka minimalna to jest 2000 riali, czyli 20 tysięcy złotych, to zostało przez sułtana, żeby nikt nie mógł za tanio sobie żony wziąć. Ale oczywiście, jeśli dziewczyna się ceni, jest z dobrej rodziny, to może żądać więcej. I zawsze moja podstawowa pierwsza rozmowa z moimi bohaterkami, z którymi rozmawiałam, myśląc o książce, była taka, no jaki ty dostałaś machr, Agata? No i ja musiałam oczywiście powiedzieć, że no żadnego. Na co one wzdychały ciężko i mówiły, wy Europejki nie umiecie o siebie zadbać. Następnie pytały mnie, ile dostałam złota.
Odpowiedź była dokładnie taka sama, to znaczy, że dostałam pytanie zapartą. Na co ona wdychała, mówił, rany boskie, a jaką mąż ci pensję płaci? No i ja wtedy mówiłam, że mam wspólną kasę i że mąż nie płaci mi żadnej pensji, a ona mówiła, o mój Boże, czyli twoje małżeństwo jest z miłości, to współczuję. I stąd tytuł mojej książki, z miłości to współczuję, bo właśnie tak omanki postrzegają to, w jaki sposób my żyjemy i rozwiązujemy swoje trzeba emocjonalne, uczuciowe i inne i się z ich punktu widzenia w ogóle nie zabezpieczamy. No a ten mężczyzna, którego tu widzicie, ma trzy żony, z czego jedna jest bardzo młodziutka, ma 14 lat, co jest w Omanie zakazane, nie można już się ożenić z tak młodą Omanką, ale on ją sobie przywiózł z Indii. I to jest cały powszechny proceder. Jeździ się do Indii albo do Tajlandii na takie fałszywe wycieczki zdrowotne. Czyli niby jedziesz wstawić implant, niby leczysz operować zaćma, tak naprawdę jedziesz na tak zwany bypass house, gdzie się kupuje nastoletnią żonę i przywodzi się do Omanu, co już wtedy jest bardzo, no wtedy ona jest oficjalnie twoją żoną i nie może tego, nie może władza w to ingerować. Ja jak pierwszy raz o tym usłyszałam te wiele lat temu, to oczywiście z pozycji praw człowieka i pozycji feministycznych byłam bardzo oburzona i nadal jestem, nadal uważam to za skandaliczne, ale jednocześnie wiem, skąd to się wzięło. Ten mężczyzna, którego widzicie, ma pewnie około 70 lat i to 50 lat temu, jak był młodym chłopakiem, to widział swojego ojca właśnie z bardzo młodą żoną. Tak to wtedy było, żyło się krócej, kobiety wcześniej osiągały dojrzałość płciową i dla niego to jest zupełnie normalne, żeby reprodukować ten sam wzorzec zachowania. Co z tego, że świat i wszystko naokoło się zmieniło? To wiele rzeczy zostało takich samych. Ciągle mnie w tych spotkaniach z Omańczykami dziwiło, jak wiele się zmieniło i jak wiele się nie zmieniło. To jest akurat szkoła koraniczna i tu się zmieniło bardzo, bo zobaczcie, w tej szkółce koranicznej ona jest koedukacyjna. Uczestniczą w niej w piątek akurat, to jest też wnizuje chłopcy i dziewczynki. Co jest czymś dla nich bardzo nietypowym i dziwnym. Wielu moich przyjaciółek, które prowadzi wykłady na uniwersytecie, Polek, Angielek, Holenderek, mówi, że mimo, że dzieci się teraz oswajają ze sobą nawzajem w klasach, to jednak na uniwersytecie nigdy na siebie nie patrzą, nie usiądą koło siebie w kole, nie wejdą sobie w zdanie. No i tak to właśnie on, widzicie, wygląda, urocza pani, czyta, dzieci powtarzają na głos i modlą się. A tutaj jest wycieczka szkolna, która jest wycieczką do supermarketu. Dziewczynki są ubrane tak samo, w większości omańskich szkół obowiązują mundurki i skromność, no bo jednak trzeba chować włosy przed porządliwym spojrzeniem mężczyzn, mieć zakryte ramiona, zakryte kolana, łydki i tak dalej. I większość kobiet, z którymi rozmawiałam, nie ma z tym żadnego problemu. To nie jest tak, że one marzą o tym, żeby zrzucić chustę i zrzucić abaję. Wręcz przeciwnie, uważają, że tylko wtedy są eleganckie, tylko wtedy czują się swobodnie. Zawsze padało w naszych rozmowach zdanie, przecież podobają, ja mogę mieć co chcę i w ogóle się nie muszę zastanawiać i tak dalej. A ty codziennie musisz się ubierać co innego i w ogóle narażasz się na takie obleśne spojrzenia. To jest bardzo niekomfortowe i nigdy byśmy tego nie chciały. Więc jak się pewnie wielu z was było w krajach arabskich i pewnie wiele kobiet myślało sobie, o mój Boże, jak te dziewczyny chciałyby żyć tak jak my, wcale tak nie jest. Nawet te z nich, które są wykształcone na Zachodzie, spędziły 2 czy 4 lata w Wielkiej Brytanii, to wracają do Omanu i mówią, tu wszyscy mnie szanują, bo mnie nikt nie obrzyga w pubie, tu mnie nikt nie złapie za tyłek, tu nie ma takich sytuacji, żeby ktoś się do mnie ślinił w autobusie. Nie wiem, jak wy sobie z tym w ogóle w Europie radzicie, to jest obrzydliwe. I jedna z moich bohaterek, zresztą pochodząca z królewskiej rodziny, powiedziała mi, wiesz, z zachodu to się wyrasta. Jak jesteś młoda, to oglądasz te wszystkie filmy, potem jedziesz tam, wyrastasz z tego. Więc wyrasta się z zachodu, ale kocha się Oman i Omańczycy są rzeczywiście bardzo związani i bardzo rodzinni. To jest babka jednej z bohaterek w takim tradycyjnym, jeszcze glinianym omańskim domu. Rodzina w Omanie ciągle jest wszystkim. I jak ludzie się pobierają, to pobierają się dwie rodziny, dwa rody. I stąd te negocjacje na temat machru, na temat złota, na temat tego, czy pójdziesz na pierwszą, czy na drugą żonę, bo oczywiście większy prestiż jest być pierwszą żoną czyjąś, a nie drugą. Czasami się okazuje, że nawet w bardzo nowoczesnych rodzinach młodzi nie mogą się pobrać, jeśli rodzina się sprzeciwi. Mam taką przyjaciółkę i bohaterkę, której
Ona jest z rodu królewskiego, on jest też bardzo dobrej rodziny, ale jego matka się uparła, że się nie pobiorą, że on ma się ożenić z sąsiadką, no to było 7 lat temu. I tak się stało. On się z tą sąsiadką ożenił. Od tego czasu nie spotykają się potajemnie. I teraz ta bohaterka ma nadzieję, że może jak ta matka złapie ją już demencję albo coś, to on ją weźmie na drugą żonę. Sama robi wielką międzynarodową karierę, kształciła się w Tokio, jest niezależna finansowa, jednak marzy o tym, żeby on ją wziął na drugą żonę. Ale tak jak mówiłam, to rodziny wiążą się, to rodziny dbają o ten związek i w związku z tym też spędzają mnóstwo czasu i kontrola społeczna rodzin nad rodzinami jest bardzo duża. Tutaj też kobieta w takim tradycyjnym domu, ona tutaj akurat robi syrop z daktyli. No właśnie, i ta selekcja odpowiedniej żony odbywa się głównie przez kobiety, czyli kobiety starsze, które znają się z innymi kobietami w swoim rodzie albo w rodzie, z którym są zaprzyjaźnione i przy wielu rozlicznych okazjach, biesiadach, spotkaniach, wyjazdach, weselach oglądają potencjalne kandydatki na żonę. Pierwszy raz poszłam na omańskie wesele, one się odbywają w takim podziale na męskie i damskie. To kobiety bawią się osobno, mężczyźni bawią się osobno, to pierwszy raz to było niedługo potem jak przyjechaliśmy. Poszłam ubrana bardzo skromnie, bo mi się wydawało, że trzeba taką założyć skromną sukienkę. A tam na parkiecie były półnagie kobiety prosto z jakiegoś wodewilu, które po prostu wiły się jak w dzikiej żądzy i w ogóle same ze sobą. Więc myślałam, że trafiłam na jakieś takie party tylko dla dziewczyn, które kochają dziewczyny. Ale potem się okazało, że to w ogóle nie o to chodzi. To znaczy, to jest tam ten moment, kiedy one rzucają abaje i mogą być obejrzane przez matki, kuzynki, siostry, babcie, potem swoich chłopaków albo potencjalnych swoich chłopaków, które wtedy siedząc przy stołach po prostu taksują je z góry do dołu. No i wtedy na takim weselu trzeba się pokazać jak najlepiej i wyglądać jak najpiękniej. I właśnie dziewczyny biorą pożyczki, takie chwilówki na to, bo mówią rany boskie, już 13 wesele w tym roku, no bo każda ma mnóstwo kuzynek. Musicie pamiętać, że w tej chwili w Omanie dzietność wynosi 3,8. Ale jak one się rodziły te 30 czy 20 lat temu, to była na poziomie 8. W związku z czym one wszystkie mają 6-7 braci czy sióstr i kuzynów, więc tych wesel jest dużo. No i trzeba się zapożyczać, żeby dobrze wyglądać i dobrze się wydać. No i dziewczyny mi jednocześnie o tym opowiadają, a z drugiej strony oczywiście w Omanie funkcjonuje też trochę na powołaniu prawa Tinder. Normalnie mają dostęp do Netflixa i tak dalej, więc pomieszanie nowoczesności z tradycją jest duże. Do domu można zamówić się kobietę, która wypędzi czarną magię i na przykład ta moja bohaterka, co czeka, żeby pójść na drugą żonę, to no, ostatnio mi tłumaczyła, że no, to jest po prostu ona ma taką osobę, kobietę, która przyjeżdża 2 razy w miesiącu, ma terminal normalnie do płatności, wypędza czarną magię w takiej promocyjnej cenie, że jakbym chciała, to nie wiem, czy do Polski dojedzie, nam by się teraz trochę czarnej magii może przydało wypędzić. No właśnie, a tutaj właśnie typowo, to zdjęcie pokazuje taki typowy strój omański, niewielkomiejski. Zobaczcie, jaki on jest przepiękny, jaki jest zdobiony. I ta kobieta tam odstawia buty, bo do domu omańskiego wchodzi się bez butów i to jest taka specjalna szafka w korytarzu na buty. To jest tylne wejście do tego domu, zawsze bramy omańskie są bardzo zdobione, nawet jeśli dom jest lichy, bo te domy są zamknięte. One są też tak ze względu na upał, jaki tam panuje. Nie mają okien od strony podwórza, a trochę to, co jest za zamkniętymi ścianami, zamkniętymi drzwiami, nie jest po prostu do pokazywania. No właśnie, ona tutaj pokazuje ręce, którymi wyrabiała ten syrop daktylowy. Daktyle są czymś w Omanie bardzo popularnym i powszechnym, ulubionym słodyczem. Robi się z nich wszystko, co możliwe. Palmy daktylowe w każdej oazie koniecznie muszą być. No właśnie, to jest jedna z takich oaz daktylowych. Jak widzicie, po prostu tutaj trysnęło gorące źródło po prawej stronie, w którym dzieciaki się kąpią, a tu dziewczyna, czy pani, która wyszła i robi mi zdjęcie w trakcie, jak ja robię jej zdjęcie, ponieważ ja dla niej jestem tak samo egzotycznie ubrana i dziwna, jak ona dla mnie. A z tego źródła jej rodzina zrobiła sobie taki przydomowy basen i tu się kąpią, jak widzicie, trójka dzieci. Ich jest 2 żony. Ja miałam taką ideę fix, żeby znaleźć do książki taką historię o 2 żonach, starszej i młodszej, które się będą strasznie nienawidzić. No bo przecież, no nie wiem jak wy dziewczyny, ale gdyby mój mąż sobie wziął młodszą drugą żonę, to bym po prostu włosy wyrwała. Ale tam tak nie jest. I po wielu, wielu wywiadach, że te żony się raczej przyjaźnią niż nienawidzą.
A co więcej, czasami przyjaźnią się jeszcze bardziej. I już opowiadam historię mozgu i mamy, które de facto są lesbijkami. To ta starsza z nich, Moza, wypatrzyła sobie Marian na drugą żonę dla swojego męża, żeby de facto była jej kochanką. I teraz żyją w trójkącie z mężem, który nie widzi albo udaje, że nie widzi. Ta młodsza właśnie urodziła dziecko. Właściwie im, Mozie i Marian, chociaż może i też mężowi. Oczywiście związki homoseksualne są w Omanie niedozwolone. Grozi za taki związek, jeśli zostanie był wykryty, 3 lata więzienia. Co dziwne bardzo jest, bo tajemnicą Poliszynela było, że sułtan Kabus był gejem i miał ogromny męski harem. Kiedyś w latach 70. przez chwilę bardzo krótko miał żonę, swoją kuzynkę, której się szybko pozbył, ale w sensie ona żyje i ma się dobrze. Nigdy potem już się o nie ożenił i był takim samotnym władcą. Omańczycy mówili, że poślubił Oman. Tak naprawdę wiadomo było, że szukał uciechy gdzie indziej, ale nigdy nie miał potomka, co jest jednak dość nietypowe w tym regionie, gdzie większość władców, emirów ma po 3-4 żony i po naścioro dzieci. No właśnie tu widzicie bardzo typowy obrazek mężczyzny, który siedzi właśnie w tej oazie na kal. Na kanapie przed swoim domem, na dywanie, i po prostu obserwuje przechadzających tam. Oni są bardzo gościnni w tych mniejszych oazach, więc gdyby zagadać z nim, czego zresztą wszystkie zdjęcia, które oglądacie, są autorstwa Izy, oprócz jednego, Izy Rudak, która towarzyszyła mi w tej podróży ostatniej, kiedy już zamykałam pracę nad książką, i też jej zdjęcia w skrócie się znalazłem. Jestem przekonana, że gdybyśmy tego pana zagadnęły, to on by na pewno poczęstował nas kawą. Kawa po omańsku to kawa bardzo taka jasno palona, dosyć słaba, podawana z kardamonem, ale przepyszna i świeżymi daktylami na tacy, bo gościnność dla Omańczyków jest czymś bardzo naturalnym. To jest ciągle kraj niezadeptany turystycznie, gdzie możecie jechać kilometrami wzdłuż wybrzeża, które ma ponad 3,5 tysiąca kilometrów i nie spotkać Niekoniecznie spotkać turystów, ale w ogóle nie spotkać ludzi, tylko spotkać wielbłądy na plaży Salala, które kąpią się w słońcu i przechadzają się w słonej wodzie. W różnych miejscach, innych, w oazach i w wadi, czyli w takich wyschniętych korytach rzek, w których usytuowały się oazy, nigdy w ogóle jeszcze nie spotkali białego człowieka. Są takie miejsca jak Wadi Shab, to jest pewnie jedno z najpiękniejszych wadi, które ciągnie się wśród takich zwalonych głazów wapiennych, i na jego końcu jest jezioro, do którego możecie wpłynąć i przepłynąć od dołu, płynąć do jaskini. I zdarza się, że tam kompletnie nikogo nie ma. Więc jeśli jechać do Omanu, to teraz, zanim ten kraj, który zacznie żyć z turystyki, a to się nieuchronnie niedługo stanie, bo oni się zorientowali, że łatwa ropa w Omanie skończy się za jakieś 15 lat i trzeba będzie wymyślić jakiś inny sposób na zarabianie, a nie ma tam przemysłu, to jest kraj suchy, pustynny, więc nie można myśleć o rolnictwie czy uprawach. Więc powoli przestawiają się na turystykę, na razie bardzo luksusową, szczególnie w Salali, czyli na południu kraju, ale wciąż można tam pojechać po prostu z namiotem i przemierzać miejsca, w których nikt wcześniej nie był. Jest kompletnie bezpiecznie, też musicie pamiętać, że to jest kraj trochę policyjny, więc dyskretnie ktoś tam pewnie na was patrzy. Ale nikt was nigdy nie zaczepi, nikt was nie oszuka, nikt nikogo nie słyszałam o jakiejś próbie wyłudzenia czegokolwiek od turystów, czy podróżników, czy próbie kradzieży. Jest to raj dla ornitologów i ornitolodzy jeżdżą tam często, jest tam wiele gatunków. I nie pytajcie mnie o ptakach, ja zupełnie nie znam jakich, ale warto je zobaczyć. Kraj, który ma ogromne dwa masywy górskie. Teraz brzmi trochę jak taka agencja turystyczna, prawda? I teraz w promocyjnej cenie bilety do Manu. Ale naprawdę, mówię to z czystego serca, warto pojechać, póki jeszcze właśnie nie jest to wszystko plastikowe i wiecie, obrandowane Coca-Colą i piwem. No piwem nie, bo alkoholu pić w Omanie wciąż nie można. A ponieważ Oman był bardzo długo protektoratem brytyjskim, to prawie wszyscy mówią po angielsku, może na wsiach trochę mniej, ale bardzo łatwo się jest porozumieć, dogadać i warto czasami po prostu usiąść przy tych daktylach i kawie i posłuchać historii. Ja miałam ten przywilej, że kobiety chciały mi się zwierzać z rozmaitych historii, z historii właśnie, które są w sumie takie same jak nasze, to znaczy historie miłości, o zdradzie, o macierzyństwie, tylko że ubrane w inny kostium kulturowy, ubrane w abaje i dziś dasze.
i w inne instytucje, no bo nie mamy sądów szariackich, więc jeśli mąż nas bije, to idziemy do innego sądu niż tam. Nie sądzi nas 7 brodatych imamów. Ale poza tym, im dłużej tam byłam, im bardziej, im więcej rozmawiałam z kobietami, to miałam poczucie, że wszyscy kochamy tak samo. Ale to, co się dzieje za tymi zamkniętymi drzwiami, pięknymi jak te kute drzwi, często wygląda po prostu w naszych i w ich domach trochę inaczej. Tak, myślę, że już jest może czas, żeby są jakieś pytania też, które padły, a jeśli nie ma... To... Cześć, cześć. Już teraz cię przywróciłem, bo to rozumiem, było takie wywołanie mnie tutaj. Tak, delikatnie. Czy ty tam jesteś? Jestem, jestem. Nigdzie nie wychodziłem. Bardzo ci dziękuję. Są pytania, więc przerzucam od razu widok na pytanie i może na początek jakieś prostsze. Od Joanny Szynal. Czy w Omanie jest teraz szał na kawę specialty? Nie specjalnie. W ogóle kawa omańska nie należy do najpyszniejszych. W sensie nie mam oczywiście własnej kawy, a ta, którą piję z tym kardamonem, to jest taka lura. No jest parę Starbucksów, ale to, no to nie nazwałabym tego kawą specialty, nie? Marek, ile osób jest zapraszanych na takie wesele? O mój Boże, 300, 400, 500. Najliczniejsze, o kim słyszałam, to było 800 osób. I to nawet w rodzinach mniej zamożnych, oni po prostu biorą wielkie kredyty. No trochę jak u nas, wiecie, zastaw się, a postaw. Na bliskich weselach oczywiście trochę mniej, ale to też jest rzędu 200 osób. Więc wielkie przedsięwzięcie. Co więcej, te kobiece wesela, zresztą tak samo jak i męskie, polegają na tym, że panna młoda jest wystawiona na takim tronie wśród kwiatów, podów, i ona tam siedzi, taka wielka biała beza. Bo to jest tak zwane białe wesele, czyli takie trochę zachodnie i w ogóle nie tańczy ani nic, więc mam wrażenie, że radocha z tego jest niewielka, że płacisz za to, żeby 500 osób jadło na twój kosz, a ty siedzisz pod reflektorem. No ale co kto lubi. Super. Kolejne pytanie od Arsaba Travel. Czy wie pani, jak został wybrany nowy sułtan po śmierci? Spotkałem... Czekaj, bo mi tu dochodzą okienka. Spotkałem kilka wersji. No tak. Oficjalna wersja jest taka, że zebrał się Majlis, czyli władza i rada rodzinna i że wybrali tego właśnie sułtana, który jest. I to się stało bardzo szybko, bo stary sułtan zmarł w nocy z piątku na sobotę, a o 10 rano w sobotę on już był zaprzysiężony. Czy skorzystali z tych wskazań w liście Kabusa? Nie podano oficjalnej informacji na ten temat, ale obecny sułtan znajdował się na liście 88 kandydatów do tronu, bo taki kandydat musiał być pochodzić z linii Saidów, musiał mieć oboje rodziców Omańczyków. No i wiadomo było, że musiał być jednak w pewnym wieku, więc z tych 88 mówiło się o 3 i on jest jednym z tych 3. Więc nie była to żadna niespodzianka. Absolutnie zostało zaakceptowane to przejście, było bardzo gładkie i wydaje się, że utrzyma ten kurs, chociaż będzie mu trudno, bo wiecie, tamten zaczynał od niczego, więc cokolwiek zrobił, to było wspaniałe. Teraz jak dalej rozwijać kraj, który jest rozwinięty, a jednocześnie traci te zasoby, bo właśnie ta ropa łatwa, bo ma nie się skończyła, więc trzymam za niego kciuki, ale nie będzie mu łatwo. Okej, teraz mam bardzo długie pytanie. Nie wiem, czy mi się zmieści na ekran, ale postaram się je tutaj przerzucić. Właśnie, poczekaj, przestawię ciebie trochę. Ktoś tu się rozpisał, że rozsadził mi system. Dzisiaj technicznie jestem tutaj poddawany 7 próbom. Nie dobrze. Jest podobny zapach. Chodzi o tego Romańczycy. To jest złożone pytanie. Pytanie dotyczy tego, czy jak się mężczyźni odnoszą do tego, żeby kobiety były bardziej niezależne i czy one chcą, czy nie chcą i w ogóle. Nie jest to takie proste, bo z jednej strony kobiety, tak jak mówiłam, mają dostęp do edukacji wyższej i właściwie do wszystkich zawodów już w tej chwili. Więc są kobiety, jest kobieta ambasadorka, jest kobieta pilotka Boeinga, jest kobiety lekarze i tak dalej. A jednocześnie 60% studentek stanowią w tej chwili kobiety, ale jednocześnie jak spojrzymy na pracujących, to tylko 30%. One bardzo szybko wypadają z rynku pracy. Nie dlatego, że nie mogą pracować, tylko że bardzo często nie chcą. Rodzą pierwsze dziecko, drugie albo trzecie i w większości przypadków wpadają w taki utarty wzorzec. I jak ja z nimi rozmawiałam, mówiłam, no ale słuchaj, no nie,
nie brakuje ci pracy? No bo no, wiesz, no trochę popracowałam po studiach i było fajnie, ale teraz już nie, a co? Ja mówię, no ale wiesz, no bo nie wiem, bo grę. No właśnie, ona nie ma kredytu we frankach, nie ma potrzeby do pensji. A kultura jednak narzuca to, że to mąż ma utrzymać dom i rodzinę, więc tą niezależnością właśnie. No tak, oczywiście podróżują z kuzynkami za granicę, jeżdżą na shopping do Dubaju, w tym sensie duża niezależność jest, ale właśnie to nie jest taka niezależność w naszym tego rozumieniu. Rozgadałam się, ale więcej o tym piszę w książce też, więc myślę, że można do niej Polecamy trzymać. gorąco lekturę. Słuchaj, pytań jest bardzo dużo. Mam do ciebie prośbę, żebyś weszła w komentarze, odpisała. Ja jeszcze wezmę jedno, bo potem tu mam wielką operację do wykonania celem przywrócenia naszego kolegi. Kurczę, nie wiem, który wybrać. Krótsze, bo wiesz, ja słabo tutaj jestem w stanie przeczytać. Czy w Dobra. Omanie są praktykowane tak zwane śluby podróżne? Bardzo rozumiem, co to jest ślub podróżny, żeby wyjechać i wziąć ślub gdzieś za granicą. To nie słyszałam raczej o takich praktykach. Nic takiego nie kojarzę. Okej, Nie. to mamy Raczej jeszcze. o wziąć ślub u siebie na miejscu i zaprosić te 600 osób. Okej, no to ostatnie pytanko w takim razie. Emilia Pietraszek. Czy planuje pani napisać kolejną książkę o Omanie? Nie, dla mnie to jest zamknięta historia. Miałam tą przyjemność tam mieszkać i przeżyć tam też ważne dla mnie chwile, bo urodziłam syna, ale nie, no chyba, że coś się niezwykłego w tym kraju zadzieje. Poza tym mam taki problem, że prawdopodobnie przez jakiś czas tam nie wjadę, bo książka jest jednak, nie jest laurką, tylko jest dość krytyczna, więc trudno by było pisać z Polski. Super. Czekaj, przełączę na dwóch gości. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za to takie mocne wejście i za tutaj, no, wiesz, naprawienie całej sytuacji. Komentarze są bardzo, bardzo pozytywne, także dziękuję widzom, dziękuję jeszcze raz Tobie. Jedźcie absolutnie do Omanu, jak tylko będziecie. Super. Cześć. Pozdrowienia. Hejka. Cześć, cześć. Dobrze, moi drodzy, wypuszczę wam muzyczkę.